Dzisiaj na warsztacie takie urządzenie, a w sumie trzy. Yamaha DSP A1. O, udało mi się otworzyć. Nie lubię kina domowego naprawiać, zwłaszcza takiego nowoczesnego, bo ma dużo elementów SMD, a ze względu na mój wzrok ja tego po prostu nie widzę. Całość jest sterowana elektronicznie. Więc nie ma tutaj takich mechanicznych przełączników. Jak widzicie, wszystko jest dotykowe. O, tu jest jeden. Bus Extension i tutaj mamy taki tam przełącznik wejść do nagrywania. A reszta jest sterowana procesorem. W amplitunerach takich jak ten z reguły regulacja głośności odbywa się na drodze cyfrowej. Właśnie przeglądam sobie manualkę. Jak widzicie, DSP, jakiś procesor jest, przetwornik cyfra, analog. Z analogu wchodzimy na cyfrę i resztę robimy cyfrą. Więc objaw, który mi opisał klient, właściciel tych urządzeń, sugeruje nie uszkodzenie w domenie tutaj toru audio cyfrowego czy regulatora wzmocnienia. Tak przeglądam, żeby szukać schematu. Ale myślę, że problemem jest inna rzecz, mianowicie przekaźnik wyjściowy. W jednym z nich jeszcze mam problem z tą lampą. Pytałem gościa, który mi to przyniósł, jaki problem jest z tą lampą. Nie umiał tego skonkretyzować, więc będziemy musieli sami do tego dojść. Jeszcze nie odpaliłem tego modelu. Albo też zimne luty. Wszystko zależy od tego, jak dobrze Yamaha złożyła swój wzmacniacz do kina domowego. No ja zrobię pauzę, żeby znaleźć odpowiedni schemat. Cały problem z utratą jednego kanału nie znajduje się tutaj, gdzie mamy master volume. To nawet w takim prostym amplitunerze kina domowego jak Onkyo 676 też jest realizowane na regulatorach elektronicznych. Także jak widzicie, tutaj nie mamy co szukać. W tym miejscu wszystko jest elegancko, to jest na drodze elektronicznej robione. Więc gdzie? Speaker Relay. Relay. Nie wiem jak to czytać. Zawsze zapomnę. Wybaczcie. Angielski, wymowa angielskiego nie jest moją mocną stroną. Rozumiem, co się do mnie mówi. Umiem też zrozumieć tekst czytany. Natomiast z wymową mam pewne problemy. Nie miałem dobrego nauczyciela. Więc przybliżmy sobie ten fragment schematu i zobaczmy. Przekaźniki głośników. I mamy jeden przekaźnik do głośników głównych. I tym przekaźnikiem należy się zająć na początek. Sprawdzić, czy moja teoria potwierdza się w praktyce. Ewentualnie jeszcze sprawdzić te zworki. Tutaj jest jeszcze jeden. I tam na dole jeszcze jeden. Się różni od pozostałych, że nazywa się AX1. I też ma podobnie zbudowaną frontową płytę. Wszystkich trzech problem jest podobny, mianowicie gdzieś tam przekaźnik prawdopodobnie jest do wymiany. Przekaźnik do głośników, ponieważ po kilku minutach, kilku sekundach pracy czasami urządzenie rozłącza jeden kanał, wystarczy zrobić głośniej i w ten czas już jest ok. Już wraca ten kanał. Jeden z wyświetlaczy gdzieś nie pokazuje jakichś znaków. Urządzenie ma oczywiście ogromną masę i wynika to z wielkości transformatora oraz ilości tych płytek, które tutaj są w środku. Widzicie, radiatory są dosyć porządne. I jak to we wzmacniaczach tego typu bywa, mamy multum wejść i wyjść. Nie będę tego wszystkiego opisywał, bo jak kino domowe wygląda, każdy wie, dzisiaj łatwiej jest o takie wzmacniacze w systemach domowych niż typowe stereo. Urządzenie ma znaczny pobór z sieci. Jak widzicie,
Miga, miga, bo to jest Matrix i praca tego jest wyświetlacza taka, że przemiatane są te kolumienki i linijki układem matrycowym. Dobrze, no w tej chwili nic tutaj nie mamy. To jest amplituner? Nie, tylko wzmacniacz. Także muszę podłączyć jakieś tam wejście z muzyczką i zobaczyć, co mu dolega. Zaobserwować ten efekt właśnie. Budowa niestety tego urządzenia była odkręcana, ale jak widać jest tutaj sporo do odkurzenia. Czyli będzie trzeba pomachać trochę pędzelkiem. No i tu mamy jakieś preampy pewnie. Ale nie na tym skupić się muszę teraz. Teraz muszę skupić się na tym, co tutaj jest na dole. Zobaczmy, czy to w ogóle załączy się za pierwszym razem. Aha. Input muszę znaleźć odpowiednie. Oj, faktycznie. Prawie kanał pojawił się później. Tak więc włączymy sobie wzmacniacz. Mam na lewą stronę balon zostawiony. Teraz zadziałało. Jedną ciekawą rzecz zauważyłem, gasnącą diodę na potencjometrze. Nie zawsze, ale gaśnie. Taka gasnąca dioda jest problematyczna, bo to tam jest związane z tym przeniesieniem napięcia, no ale to oznacza, że muszę wyjąć całą tą płytkę. Stąd, tak jak powiedziałem, nie cierpię robić wzmacniacze audio, wideo, bo jest bardzo dużo roboty, żeby z rozbieraniem, żeby, nie wiem, uporać się z jedną małą pierdółką. Teraz tutaj poruszam płytką. Jak widzicie, tutaj jest to przeniesienie tego napięcia. To wyraźnie widać, jak po dociśnięciu tam szczotki zaczynają zwierać i w tym momencie co się dzieje, świeci nam dioda. Z tego powodu, że mam tylko usunąć usterkę związaną z tym przekaźnikiem. No i tu zrobię tą usterkę, co i tak przekroczę zakres prac. Nie będę się zajmował takimi rzeczami jak buczący transformator. Nie wiem, czy będzie słychać. Buczy trochę. Pewnie jak macie słuchawki, to pewnie usłyszycie to. Ale mimo to transformator jest potężny. I tak mi się przypomniała pewna historyjka z Yamahą związana. Co prawda nie z takim dużym modelem jak ta, ale z trochę mniejszym. Trzeci od dołu albo czwarty od dołu. Mój ojciec był fanem Yamahy i pewnie do dzisiaj jest. I jest taka scena. Ten film się nazywa Lord of the Ring. Władca Pierścieni, bo mi umknęła nazwa. I w tym filmie jest scena w drugim, w bitwie o Helmowy Jar. I tam z katapulty wystrzeliwuje się jakieś głazy, a może to była trzecia część, już nie pamiętam. Bądź co bądź, wtedy gdy głaz upadał na ziemię, Yamaha z kolumnami typu labiryntowego wyłączała się w chwili uderzenia głazu o ziemię, ponieważ prąd pobierany przez głośniki był taki duży, że nie mogła tego dźwignąć. Natomiast wzmacniacz do kina domowego Onkyo, starszy, bo bez układów Dolby Digital, tylko pięciokanałówka z Dolby Pro Logic, w momencie, kiedy ten głaz uderzył od ziemię, bez żadnego problemu z tym samym poziomem głośności, przetrwał próbę bez wyłączenia. On tam trochę więcej watów ma, więc pewnie dlatego i też większy transformator, lepiej skonstruowany. Także ja nie jestem fanem Yamahy, jeżeli chodzi o te wzmacniacze do kina domowego.
Słyszę wyraźnie, jak ten, cały czas jak mówię, jak ten transformator tam buczy sobie. Ale no wiecie, to co lubi. Tak patrzę na ten środek, jest tu porządek, ładnie zrobiony wzmacniacz. Ale żeby tam się dostać i znaleźć taki, w ogóle to muszę kupić takie przekaźniki, żeby tam się dostać, to muszę niestety trochę się napracować, bez sensu rozmontować połowę wzmacniacza, żeby wyciągnąć przekaźnik. Na szczęście odbędzie się bez kupowania przekaźników, bo te będzie można wyczyścić. To nie jest takie zabrudzone, to są tylko pokryte srebrem styki. Przekaźniki są dosyć dobrej jakości. Yamaha sobie specjalnie zakupiła i domontowała jakieś uszy z magnesów czy z czegoś, nie wiem co to jest. Tak, magnesy. Czyli nie wiem, wzmocnienie siły cewki? Trudno jej powiedzieć. Czy redukcja pola magnetycznego? Po wyczyszczeniu zmierzyliśmy. Zasililiśmy 24 V. Chwyciły styki i mają 0,00. Dobrze. Tak postąpimy z wszystkimi trzema przekaźnikami. Oczywiście nie zapomniałem posmarować, żeby się nie utleniało na przyszłość, czy tam nie zasiarczało. Znaczy wazeliną, nie? Te magnesiki nie są przy cewce, a przy stykach. Czyli wzmacniasz pola magnetycznego. Trudno mi powiedzieć, co to jest. Czy może ochrona przed wpływem zewnętrznych czynników. W tym miejscu są trzy przekaźniki. Ale żeby je zdjąć, wylutować, muszę pozbyć się tego, tej płytki drukowanej, żeby mieć do nich dostęp. No i bez specjalnego zestawu narzędzi bym tego nie rozebrał. Także klient zapłaci za to, że kiedyś to kupiłem. No i żeby było trudniej, jeden z tych przekaźników jest schowany pod tą belką. Tam z tyłu, gdzie mam palec. Żeby nie było, że czyszczenie jest konieczne, to jest jeszcze nierozebrany przekaźnik. Jak widzicie, 13,5 ohma na stykach. A? 21 V, nie? Na tych tutaj złączkach. Zaraz się przełączę na drugi i sprawdzę. O, unknown damaged part. Czyli tutaj w ogóle nie mamy żadnego styku, żadnego przejścia. Potrzebne jest czyszczenie. A tak te styki wyglądają. Widać, że są zabrudzone dosyć mocno. To jest ten, który nie miał przejścia. Czyli znaczna poprawa, prawda? No i ostatni, po przesmarowaniu. Taka robota z przekaźnikami czeka mnie we wszystkich wzmacniaczach. Tego jeszcze muszę tu polutować, wyczyścić tę płytkę. Tego nie będę czyścił, bo to jest fabryczne. No i też za ten czas, który poświęciłbym na to oczyszczenie, nie dostanę zwrotu kosztów, więc wiecie, to jest serwis, zrobić to, co konieczne. Ciekawych tego, co było pod tym dużym ekranem. Informacja taka wizualna, przetworniki cyfrowe, no przecież tutaj jest podłączenie optycznych i koaksialnych wejść, więc moduł wejścia cyfrowego. Ciągnąłem cały ten przedwzmacniacz. Tak to sobie wygląda. No i my musimy się zająć tym. Pewnie tu jest mnóstwo przetworników, bo on jest sterowany napięciowo, więc to są pewnie potencjometry tutaj. Nie wiem, nie sprawdzałem, także jak ktoś jest ciekawy, niech otworzy przeglądarkę LC7535 i sprawdzi, co to jest. No, bateryjka jest lekko zaoksydowana. Nie, to nie jest bateryjka, to jest superkondensator na 5,5 V. No, niestety nie powiem wam dokładnie, czy to jest... Tak, to jest 0,047 farada. Czyli 47 milifaradów. Obejrzę sobie jeszcze tą płytkę tutaj, czy nie ma gdzieś do poprawek czegoś. Kondensatoru sprawdzać nie będę. Jak wam mówiłem, nie to jest celem serwisu. No, że jak przestanie grać, to wtedy właściciel się zdecyduje na porządny serwis. Jak się przyjrzycie, to pewnie zauważycie, że tutaj jest zimny lód. I to jest problem diody. No tutaj jest narażany to dosyć mocno na ruchy użytkownika, jak tą gałką rusza. A muszę powiedzieć, że śruby tutaj nie były porządnie przykręcone. No więc to najczęściej jest wyrywane tutaj. Nie? Tak jak mówię, muszę sprawdzić wszystkie lutowania, czy nie ma gdzieś zimnego lutu, ale myślę, że raczej reszta jest w porządku.
Stara cyna odessana, no i można przystąpić do nałożenia nowego spoiwa. Oczywiście jak w każdych potencjometrach, dobrze jest wyczyścić bieżnię i ślizgi. Ale nie zrobiłem jednej rzeczy, nie sprawdziłem polaryzacji diody, więc będę musiał kombinować po złożeniu wzmacniacza. Tę blaszkę tutaj trzeba we właściwy sposób ustawić, żeby można było ją przykręcić, w tym sensie, że tam jest tranzystor pod spodem do regulacji temperatury prawdopodobnie. No i widzicie, trzeba porozwinąć wszystko tutaj, żeby się dostać, bo przybyszka za długa. Nie chcę też przegiąć, żeby na przykład nie było problemu z czym? Z rozgwintowaniem tego tam otworka. Teraz jest dobrze chyba. Do wyczuwalnego oporu. Jeszcze trochę. To jest podkładka sprężynująca, więc opór jest trochę mylny. No i okej. Teraz to postawić. I mamy tę płyteczkę tutaj przymocowaną za pomocą tego bolca. Tu wisi w powietrzu, już tylko te elementy trochę poustawiać. Co by nie było, że zrobiłem tutaj chaos, tak? To jest prawdopodobnie wzmacniacz kanału centralnego. Jak widać, dioda działa bez żadnego problemu już. Także jest ok. Wzmacniacz od samego początku odpala się na jakichś efektach dźwiękowych, jak nie ma sieci. Dobrze. Działają oba kanały. Super. Muszę przyznać, że wzmacniacz ma zaskakująco dobre brzmienie jak na kino domowe. Teraz trochę go odkurzę, przykręcę dolną podstawę. A ponieważ wiem, że ktoś zaglądał przede mną do urządzenia, no to sticker zabezpieczający. No, to mamy jeden gotowy. Wybaczcie ten chaos w tle, który widzicie. Wiadomo, tutaj przewijają się różnego rodzaju urządzenia w tym pokoju. Ale zobaczmy. Włączamy. Dosyć dużo prądu bierze. Oba kanały działają. Jeszcze raz. Tak. Naprawa zakończona sukcesem. Tego nada widzieliście już u mnie parę razy. Gdzieś tam w tle się pojawiał. Był też naprawiany przeze mnie. Właściciel mi go sprzedał. Także teraz ten nad służy mi jako tam jakieś źródło odniesienia i porównania dla wszystkich tych, którzy uważają, że to urządzenie gra wybitnie, na przykład dużo lepiej niż to, które jest niżej. No dobra, to mamy załatwione. Bierzemy się za drugie urządzenie z tej serii. Wzmacniacz pracuje już jakieś 2,5 do 3 godzin i ten rejon, tutaj są zasilacze jakieś tam, rejon się bardzo mocno nagrzewa, że czuć wyraźnie, że wzmacniacz pracuje. Radiatory te nie są raczej gorące, bo tutaj mamy jakieś, nie wiem, 40 stopni. Tutaj też może coś w okolicach być, ale tutaj mamy więcej. To jest drugie z tych urządzeń. Zobaczmy. Ponoć coś tutaj dolega. Słyszeliście? Nie uruchamia się. Pierwszym elementem, do którego muszę zajrzeć, jest ten przekaźnik i sprawdzić jego kondycję, no bo on tyk, tyk, tyk robił. No a potem jeszcze tutaj sprawdzić sobie tranzystory, czy nie są uszkodzone, bo może się okazać, że któryś z kanałów wadzi. Jednak tranzystory sprawdzić jest łatwiej, nie? Dlatego sobie najpierw sprawdzę tranzystory mocy. Pamiętajcie, że układ musi być całkowicie rozładowany, żeby coś takiego badać. Tu jest ok. Jak się bada tranzystory, to pewnie wiecie, więc was nie będę zanudzać. Przebadam sobie całe to ustrojstwo.
A podejrzewam, że wszystkie są sprawne, bo właściciel mówi, że urządzenie działa, tylko szybko się wyłącza. Pobadałem, wszystkie tranzystory są ok. Mostki tutaj te też są ok. Tam na dole są pojemności tutaj filtrujące. No myślę, że jednak trzeba rozebrać to, zajrzeć do środka, wyczyścić styki, bo ten układ, gdy ma spadek napięcia na transformatorze, to się wyłączy. Tutaj mamy taki kondensator 1000 mikron 25 V, on był na tej płytce także. A przy okazji sprawdzam jego kondycję, jest dobra. Styki są mocno zabrudzone do czyszczenia. Już tutaj trochę próbowałem, widać na tym patyczku, gdzie on jest tu, że coś tam się odłożyło na tym papierze. Styki mają 0 ohmów, więc dobrze. Jeszcze jedną rzecz mogę sprawdzić i wyczyścić, mianowicie ten przełącznik. Gdy on nie styka, a to jest przełącznik impedancji, on może wprowadzać jakieś zakłócenia. Styki też są trochę zabrudzone tego przełącznika, tutaj też widać. Więc wyczyścimy i sprawdzimy, czy działa. Ta. Power on. I działa. Zwykłe czyszczenie wystarczyło. Drugi przekaźnik też chwycił, ale dla zasady wyczyszczę je. A, jeszcze ten Matrix tutaj miał źle palić, nie? Nie, no dobrze jest. Nie wiem, o co chciał, co miał na myśli właściciel, że to nie pali dobrze. No, mamy świecącą diodę, co dobrze. Czyli nie trzeba to naprawiać, tutaj trzeba to usunąć, żeby się dostać na dół. Styki tego przekaźnika, bo to jest od zespołów głośnikowych głównych, nie wyglądają tragicznie. Chociaż wymagane jest przeczyszczenie. Ja wiem, że teoria robienia rzeczy tylko potrzebnych takim wzmacniaczu jak ten kłóci się trochę z tym, co zawsze mówiłem, że trzeba przejrzeć całkowicie wzmacniacze, ale wiecie, tu są 3 wzmacniacze od tego samego właściciela. Druga rzecz, wzmacniacz działa poprawnie, gra przyjemnie. 1,5 godziny słuchałem jazzu na tym, co już naprawiłem. Godzinę słuchałem bluesa i trochę metalu potem słuchałem. Nie podoba mi się brzmienie tego wzmacniacza, w sensie takim, jakby miał sobie kupić go dla siebie. Ale brzmi on poprawnie. Z tym hasłem Natural Sound mógłbym się zgodzić. Jest to tam w miarę neutralny ten dźwięk, ale bez wyrazu. Bez charakteru. Po prostu nudzi się słuchanie tego wzmacniacza. Dobrze, to właściciel wybiera zakres prac, jaki należy przeprowadzić w danym urządzeniu. Gdybyśmy mieli wymienić wszystkie kondensatory, to ja bym siedział z tydzień na takim wzmacniaczem, a on by musiał pokryć koszty. Także sami wiecie, robimy to, co nam zlecił właściciel tych urządzeń. To jest przekaźnik RY303. Zainteresowanych zapraszam do sprawdzenia na schemacie, co to jest. Ale jest on najmniej używany, bo najbardziej zasiarczony. Gdy styki przez tę kotwiczkę tutaj są dopchnięte, to zostawiają ślad w pewnym miejscu, prawda? Podczas pracy, gdzie najmniej jest zasiarczone miejsce. A tutaj wszystko jest pokryte równo, więc być może ten wzmacniacz nie był używany w trybie dookólnym. Tranzystory były lutowane ręcznie, ale jak widzicie, być może osoba, która to robiła, dopiero się uczyła lutować. Tym przegubem lepiej się dokręca, także teraz tylko sprawdzić, czy jest przejście między tranzystorem a radiatorem, no i można odpalać. Sprawdzam napięcia na rezystorach tych emitorowych, nie? 3,8 do 6 może być od 2,5, więc wszystkie mają prawidłowy prąd spoczynkowy ustawiony, bo już obleciałem całość i teraz można zobaczyć po tych rezystorach, który kanał jest gdzie. Tak jak myślałem, że to jest central, no to się pomyliłem. Żeby być ścisłym, no to jest kanał 200, 301 rezystor i 302 kanał
tył. Tył prawy, tył lewy. No, frontowe kanały są na dole. To każdy może sobie spojrzeć, przeczytać, porównać. Zawsze trzeba patrzeć do instrukcji obsługi, żeby dokładnie wszystko wiedzieć o urządzeniu. Do instrukcji serwisowej. Ponieważ można sobie gdybać, co gdzie jest, ale można się pomylić. To tak mówię o tym z tego względu, że ktoś mi zarzucił, że jako elektronik nie wiem, co gdzie, jaki układ jest. Egzemplarz musiał być wyprodukowany w innym okresie niż poprzedni, ponieważ mamy inne gniazda i banany mi nie wyjdą. Więc muszę gołe przewody, zamiast tych bananów gołe przewody stosować. No jak zwykle na koniec sprawdzamy. Równo gra ten wzmacniacz, ładnie, ale mi się nie podoba. Bawiłem się trochę urządzeniem i zauważyłem wreszcie to, o czym mówił właściciel. Widzicie, put. Nie input, tylko put. Nie wiem, czy tak było na początku, po prostu nie zauważyłem. Prawdopodobnie zimne luty, co oznacza, że muszę zdjąć front panel. Niestety ciężka robota będzie. To urządzenie co prawda jest modułowo zrobione, ale tak czy siak, o widzicie, puchnąłem. Zimne luty. Dlatego też ważne jest testowanie długie takiego urządzenia. Nie wiem, może któryś z tranzystorów padł. No, trzeba sprawdzić to. Mówiłem wam o tym zasilaczu, to on właśnie się tak mocno nagrzewa i grzeje radiator. Te tranzystory tutaj. Stąd też mamy ciepło w tym przednim panelu. No tutaj jak już to zdjąłem, bo musiałem zdjąć cały front panel, to też jeszcze wyczyszczę te ślizgi pod tę diodę. A najbardziej nas interesuje oczywiście ta część. Dlaczego nam nie świeci wyświetlacz? Zimne luty. Tranzystory pewnie są w porządku, ale zimne luty tutaj powodują brak zapalenia się poszczególnych segmentów. Do tej roboty dobrze jest użyć tasiemki z miedzi, żeby usunąć tę cynę. Skoro już mam to na wierzchu, to sprawdzę sobie te tranzystory, czy nie są gdzieś poprzebijane, nie? Jak na razie wszystko jest ok. Znaczy, jakby były przebite, to by segment przez cały czas świecił. Oczywiście te ślizgacze dla diody też wyczyściłem. Zabieg zakończył się sukcesem. Jak widzicie, pełen napis. Wszystkie znaki wyświetlane. Klawisze też działają. Nawet tu się coś pojawiło. O, DTS się pojawił. Także jest spoko. Nie chcę tu manipulować, bo pewnie jest coś poustawiane, jeżeli chodzi o całe to urządzenie. Musiałbym po prostu, to mój pies, musiałbym podłączyć też jakieś źródło jeszcze, żeby zobaczyć, jak to tutaj będzie wyglądało, DTS-u, żeby wyświetlały mi się wszystkie ikonki, ale myślę, że cały wyświetlacz działa. Tam też był w instrukcji jakiś test wyświetlacza, ale no trzeba przejść pewną procedurę, a ja nie wydrukowałem sobie tego. Ufam, że wyświetlacz jest w całości, bo jak widzicie, wszystkie linijki się wyświetlają, wszystko co potrzeba jest, także wszystkie znaczki tutaj się pojawiają, także myślę, że jest dobrze. Jeszcze zanim nie zamknę budowę, oczywiście tego tutaj nie widzimy wpływu, ale to na pewno. Dobra. Jest ok, można pokrywę zakładać. Nieco odświeżyłem tą obudowę. Jeszcze gdzieś mokre jest. To tylko dlatego, żeby z tego szarego koloru wróciła do swojej czerni. Nie będzie pomiarów tych wzmacniaczy.
Nie zawsze jest czas na to, żeby zrobić pomiary, a spieszy mi się, żeby wypchnąć te wzmacniacze, ponieważ w kolejce czeka 25 urządzeń i chciałbym je zrobić, może już nie w tym roku, ale chciałbym je skończyć w najbliższym czasie. Niestety taka kolejka się zrobiła. Poprzez zmianę mojego zatrudnienia niestety mam mniej czasu na zabawę z tym. Właścicielowi się nie spieszy z odbiorem tego urządzenia, więc miałem okazję nieco potestować, jak ono gra. Podłączyłem i też różnego rodzaju zespoły głośnikowe, jak takie mało popularne RFT Mercury 9151. To są takie zespoły głośnikowe, na których stoją w tej chwili te Sansui SP70, które są w tle, też do renowacji. Używałem także swoich własnych zespołów głośnikowych. No mam w tej chwili do dyspozycji 5 różnych zespołów głośnikowych. Muszę powiedzieć, że z tymi starszymi konstrukcjami ta Yamaha nie gra jakoś tam wybitnie, ale jak podłączyć dobrze zestrojony zespół głośnikowy, potrafi pokazać ładne, równe i czyste pasmo. Zresztą dostała ona trochę nagród w świecie audio. Ace'a na przykład, Audio Vision, Heimkino jako Best Buy. Na początku wieku pojawił się model AX1, do którego zaraz zajrzymy. No i muszę powiedzieć, że trąbki i inne, jak saksofon, inne instrumenty potrafią bardzo fajnie na tym zabrzmieć, ale do innych instrumentów, jak fortepian, piano czy gitara, mam mieszane uczucia. Dobrze, więcej nie mogę puszczać zapy, bo mi prawa autorskie ktoś wlepi karę. Jest muzyka, którą można zawsze puścić i prawa autorskie nikt się nie będzie czepiał. Prawda? Bo kompozytorzy już dawno nie żyją. Okej. Gdybym miał wybierać wzmacniacz do kina domowego, nie wybrałbym Yamahy, a poszukałbym coś z oferty Onkyo. Myślę, że wzmacniacze Onkyo grają nieco bardziej przejrzyście, można by tak to powiedzieć. Mają nieco większą dynamikę i zapas mocy. Zdarzało się, że te wzmacniacze potrafiły skompresować dźwięk. Przyszło mi do głowy, żeby jeszcze z włączem kajaksalnym połączyć górny odtwarzacz z tym wzmacniaczem i zobaczyć, jak sobie radzi sekcja cyfrowa. I sekcja cyfrowa radzi sobie 56, number 9. Całkiem dobrze. Muszę powiedzieć, że nie ma wyławialnej pierwszym rzutem ucha różnicy między NAD-em a tą Yamahą, co oznacza, że rozróżnienie jakości przetworników cyfrowych jest dosyć trudne. W każdym razie sekcja cyfrowa działa i gra dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o tego Philipsa, bo też go na próbę podłączyłem, to niestety słychać lekkie upośledzenie niskich częstotliwości. Nie mają takiej głębokości. No i przydałaby mu się troszeczkę lepsza szczegółowość, oczywiście w porównaniu do tego jako transportu z tym w roli przetwornika. Lepsza szczegółowość przydałaby mu się na przełomie średnich i wysokich tonów. A tak poza tym jest ok. To teraz granat jako samodzielne urządzenie przez wejście analogowe. Dobra, idźmy na warsztat. Ja nie wiem, co z tą młodzieżą jest. Wczoraj miał odebrać, już mu wszystko przygotowałem. No ale jednak wyłamał się i leży i zawadza teraz mi ten wzmacniacz. No cóż, trzeba przetachać AX1, tą A1 odłożyć gdzieś tam na bok, żeby nie przeszkadzała. Od dźwigania tych urządzeń można się przepukliny nabawić. Ten jest chyba nieco cięższy niż tamte dwa. To jest tylna ścianka. Możecie sobie porównać, jak mniej więcej to wygląda. No i tu też mamy wtyki bananowe. Co mnie bardzo cieszy. Ogólnie uważam, że banany są najlepszymi sposobami, albo widełki, ale widełki to problemy z sunięciem tych widełek tutaj do środka, bo trzeba całe to wykręcić, żeby się z tym widełkiem do środka tutaj dostać.
końcówką. No i no, wsuńcie teraz sobie tutaj widełki. A gołe przewody to wiadomo, zmiażdżą się, poluzują, zwarcie zrobią. Nie lubię gołych przewodów, przyznaję szczerze. O, mamy chyba więcej gniazdek tutaj niż w poprzedniku. I tak też myślę, że chyba więcej wejść jest. Trudniej powiedzieć, nie zapamiętałem. Tutaj mamy mocowaną górę. Ścianka boczna jest osobno mocowana. No, w ogóle powinienem zdjęcie robić takich rzeczy. Przodek też. Ale środek wydaje się być inny, bo już widzę tu jakaś płytka. Rozkręcać tu śrubę oczywiście tutaj. Nie, i teraz do mnie dotarło, jak spojrzałem na tył, że to jest ozdobne, panel ozdobny, taki dodatkowy. Urządzenie było prawdopodobnie kilka razy rozkręcane. Świadczą o tym stan tych śrub i lekkość, z jaką je odkręciłem. Widać po tych miejscach, gdzie się najwięcej kurzu zbiera, że rzeczywiście też troszeczkę to urządzenie może się grzać. A mamy nowość, rozpórkę i gdzieś się podział jeden kanał, ten, który tutaj widzieliśmy przymocowany. Ale dzięki temu mamy prostszy dostęp do przekaźników. Myślałem jednak, że tamten przekaźnik będzie ciężko wydobyć. No, jest inny rozkład. Tu jest jeden przekaźnik na środku, za tymi przewodami. Tam jest drugi i tu jest jeden. Jeszcze nie mamy zwykłego potencjometru, a encoder. Jak widać, tam tutaj się volume zmienia. I mamy też inną płytkę preampu. Mosiądzym czy miedzią ekranowany jest sekcja cyfrowa i kondensatory są niczikony te dla audio i tu by trzeba te kondensatory przejrzeć. No ale mam usunąć inną musterkę, więc nie będę tego dotykał. Końcówka mocy wydaje się być ta sama, jak myślę, chociaż są nieco przemeblowane te elementy. Też widzimy tutaj inne kondensatory. Mamy inną aranżację stopnia zasilającego. Pamiętacie, tu była płytka, a teraz się pojawiła tutaj. Dobrze. Co mam sprawdzić, to aha, napięcia na wyjściu, czy przypadkiem mi tam coś nie daje niekorzystnego. Sprawdzić działanie i wyczyścić przekaźniki. Sprawdźmy sobie więc te napięcia. 23 mV. I 6,6 mV. To 23 mV można by trochę ściągnąć w dół, ale nie mamy obciążenia, jak widzicie. Więc po podłączeniu tutaj jakiegoś obciążenia powinno się to trochę zmienić. Jestem zwolennikiem wtyków paranowych w takich kolumnach albo szpilek. Jak zakręcacie przewody, starajcie się tak je zakręcać, żeby Wam nie zakręciło izolacji. Żeby ta izolacja nie weszła tutaj, bo to nie jest pewne połączenie. Też jak nam wystaje za dużo przewodu na zewnątrz, może to spowodować zwarcie. Dokręcamy sobie ładnie w tę gniazdkę, żeby ciągnąc za przewód nie wyrwało się. Wtyk bananowy, wiecie, są modne takie, które są całe. Tutaj ta rękojeść wtyku jest wykonana z jakiegoś metalu, mosiądzu czy miedzi. One są grube, tutaj szerokie, zupełnie niepotrzebne. Po pierwsze, element stykowy, który nam w gnieździe siedzi, to jest ta blaszka tutaj. I ona styka się naprawdę na bardzo niewielkim fragmencie. Natomiast dla przewodu elementem stykowym jest środek tutaj. Widać? Tam jest śrubka, która nam zapewnia kontakt między przewodem a tamtą częścią metalową, tym czpieniem. Więc to musi być izolujące. Jak Wam coś spadnie tutaj i są gołe te elektrycznie przewodzące elementy, jak Wam tutaj spadnie łyżeczka czy cokolwiek innego, macie po wzmacniaczu. Ta czarna część musi być zawsze izolująca. I też nie warto wielkich tutaj tych gniazdek, wtyków stosować, bo to jest bez sensu, totalnie bez sensu. Myślałem, że coś jest zepsute, bo nie uzyskiwałem w ogóle sygnału audio na wyjściu. Teraz gra jeden kanał. Mimo, że dosyć głośno robię. Drugi się nie odzywa, więc przekaźniki.
Obawiam się, że oprócz przekaźników czeka mnie polutowanie gniazd. Zobaczcie, jak one są luźne. Ja wiem, że one jak się dokręci, to tam będzie lepiej działało to, ale coś myślę, że z gniazdami jest nie tak, bo po poruszeniu gniazdem pojawił się dźwięk w drugim kanale. No i przełączyłem się na zestaw B. Nie wiem, czy ta ciekawostka jest oryginalnie tak zrobiona. Opaska uciskowa, zaciskowa, trytytkę. Ten kartonik mnie tu zastanawia, czy to oryginalnie? Także tutaj jest trochę niespodzianek. Mówiłem, ktoś zaglądał do środka. Trytytki. Jedną śmieszną rzecz Wam pokażę. Działanie księgowych. Tu jest ekran z miedzi, a nóżki są takie no niesolidne, po prostu są słabe. Co powiedziałem przed chwilą, to była czysta hipoteza, bo tutaj są jednak miejsca, gdzie należy nóżki przekręcić. Być może właściciel samodzielnie to zrobił. No, wydawało mi się naprawdę bardzo dziwne, żeby Yamaha zrobiła coś takiego. Tutaj mamy otwór i w tym otworze widać, że jest to blacha kompozytowa. Ona jest powlekana, nie wiem czy natryskowo, czy też jakiś inny sposób, bo w środku jest stal, a na zewnątrz jest właśnie ta miedź. A dlaczego stal? Obejrzałem sobie tą płytkę, no nie ma tutaj zimnych lutów, więc chwała, bo nie muszę tego wyciągać, to dosyć problematyczne tutaj jest. Po prostu te śruby są luźne, ale jak je dokręcamy, one się blokują i dlatego mamy wtedy jakieś przewodzenie. Więc jak wtyki bananowe wkładamy, to lepiej, żeby te śrubki wszystkie były podokręcane, bo mamy zapewniony kontakt. W środku są takie złocone blaszki, więc gniazda są spoko, solidne są dosyć. Ten niekontakt mógł być spowodowany jakimś tam brakiem tutaj w środku na tych gniazdkach, jakimś brakiem przewodzenia. Jak tutaj dojdzie do rekapu, to pochłonie to strasznie dużo środków finansowych, bo tu wszędzie są te złocone nieczikane. No, jesteśmy od dołu w tej chwili, ale widać, że tam są. Tutaj rządek za rządkiem, więc z 1000 zł to pochłonie? Tak, przejrzałem troszeczkę ten wzmacniacz i mamy tak, tu przekaźniki mamy dwa, do kanałów efektowych, front i tył. Tutaj mamy przekaźnik od załączenia głównego transformatora. No, na płycie głównej mamy przekaźniki od kanałów. Więc myślę, że tak czy siak będę musiał prawdopodobnie zdjąć tylną ściankę, żeby dostać się tutaj, bo tego inaczej nie wyciągnę. Nie ma jakiejś tam możliwości, żeby tu popchnąć w stronę radiatora, bo jest za mało miejsca. Milion śrubek później dostaliśmy dostęp do tylnego panelu i tych przekaźników. Żeby to jeszcze można było wtyczkę wyjąć, to byłoby fajnie, ale niestety, tak jak w dwóch poprzednich wzmacniaczach, to jest przyczyna niedziałania wyjścia głośnikowego, bo końcówka działa, prawda? Bardzo duża rezystancja styków powoduje to, że dopiero po bardzo dużym podgłośnieniu mamy sygnał na zaciskach głośnikowych. No, wszystko trzeba wyczyścić. Stąd, żeby tam się dostać, musiałem nieco rozmontować tutaj. No, dosyć starannie jest to tu zaprojektowane, chociaż na przykład serwis tego tutaj to niestety wymaga zdjęcia tylnej ścianki. Tutaj mamy też ten przekaźnik, zaraz się nim zajmę. Widzicie ładny ekran z miedzi na transformatorze. Jeszcze tylko oględziny jakości połączeń rzutowanych. I można robić następny przekaźnik. To takie właśnie sprowadza się tylko do tych przekaźników ta naprawa. Ewentualnie tam może jeszcze sprawdzę sobie, a to już dla mojej informacji, jak tam te kondensatory się mają. Mamy inny przekaźnik napięcia sieciowego, no ale to jak widać niczym nie poprawiło, czy tam nie uchroniło go przed zaczernieniem się styków do czyszczenia. No i jest teraz bardziej srebrne niż było. Odrobina wazeliny
na te styki i będzie dobrze. Przekaźnik jest na 12 V, rezystancja styków 0 ohmów, więc jest wszystko w porządku. Tutaj widać ognisko korozji, tutaj też, więc pacnę to jeszcze antykorozyjną. No i ten chaos teraz trzeba zburzyć z powrotem w jedną całość. Jest poskręcane, muszę tylko te śruby pacnąć jakąś czarną farbą, żeby ładnie wyglądało. Jakieś półtora roku temu opublikowałem film o Sansui B77, zdaje się, taki wzmacniacz. I tam użyłem preszpanu, żeby odgrodzić gorący radiator od kondensatorów. Ja sam tego nie wymyśliłem, a ktoś mnie tam bardzo negatywnie za taki pomysł ocenił. Także widzicie, Yamaha też takie coś stosuje, nie? Także zanim coś się nie wypowiecie, czasami warto przeanalizować powszechne stosowane rozwiązania i sprawdzić dany materiał. To wytrzymuje do 130 stopni. Tranzystory nie. No i zobaczmy, jak z tą muzyką będzie to działało. Oba kanały, więc jest dobrze. To jest tajemnica, dlaczego to takie luźne jest. No dobrze, dokręcę to i złożę z powrotem. Ktoś to nawet kleił, tak jak widzicie tutaj. No ciekawe pomysły ludzie mają. Taki zestaw nie jest drogi, a ładnie dokręca. Tutaj ważne jest to, żeby nie było takich zadziorów jak na tych kluczach. Dlatego musiałem kupić jeszcze raz ten zestaw, bo te są nieodpowiednie. A tak na wylot widać, że nie ma żadnych zadziorów, wypustków i przykręcanie jest bezproblemowe. Boczki, jak widzicie, mają tutaj specjalne zaczepy. To wprowadzamy w te zaczepy, a następnie śruby. Na koniec migawka z czasopisma Audio z sierpnia 2000. Tylko do Yamahy AX1 Wam pokażę. Nie chcę mi się już naprawdę szukać, jest dosyć późno tych A1, ale to sami możecie przecież znaleźć w sieci. Tak mniej więcej wygląda ten artykuł. Tu możecie przeczytać, w co jest wyposażona, bo tego Wam nie pokazałem. Oraz schemat działania procesorów cyfrowych i konwerterów CA. Oczywiście to, co tutaj widać, to czy mamy pod tą klapką. Tutaj. I taki tam trochę opisów. Ja nie robiłem pomiarów, ale pokażę Wam, co wyszło panu Rafałowi Pietrzakowi. Pasmo przenoszenia tego urządzenia. Zniekształcenia harmoniczne. I moc wyjściowa. Także ponad setkę pociągnie na 4 ohmach. I dane techniczne zmierzone przez redakcję. Zobaczmy, co o stereofonii piszą. Zbadanie jakości pracy w trybie stereofonicznym odbyło się przy udziale BMW Nautilus 803. Współczesna Yamaha nie potwierdza opinii sprzed kilku lat, że jej brzmienie basem stoi. Wręcz przeciwnie, obraz muzyczny budowany jest na szybkim, czasami nawet nieco nerwowym przekazie, którym bas pełni jedynie rolę uzupełniającą. Nieco bardziej niż niskie tony zwraca uwagę góra pasma, zamaszysta, odważna, zdarza się więc, że wysokie tony wydają się nieco zbyt absorbujące. Z drugiej strony wartościowa to umiejętność, gdy urządzenie potrafi kreować przestrzeń także przy użyciu dwóch kolumn w systemie stereo. DSP AX1 wykonuje to zadanie za każdym razem z wdziękiem i swobodą i na pewno jest to w części zasługa operatywnej góry, jednak również analityczność i otwartość w całym paśmie w znacznym stopniu wpływają na znakomitość, na znakomitą przejrzystość. To tam, wiecie, takie opisy to są niezrozumiałe dla przeciętnego zjadacza chleba, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście z A1 miałem podobne wrażenie, że gdzieś tam za dużo sopranów się odzywa. To wszystko. Trzymajcie się.